Halo, cześć, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Euro Truck Simulator 2. I dzisiaj jedziemy sobie z Decay do... Oj, trochę za mocno się wykręciłem. Tylko trochę szybciej się złamać, ale dobra. Oczywiście jest cały Mercedes. A jedziemy do baru, do Kartagos. Skręć w lewo. Dobrze. I oczywiście transka w deszczu. W sensie transka, tylko nie myśl się z kobietą, że trans. Tylko traska. W sensie trasa. Żebyś to nie pomyśleć, że jakaś transka, nie? No i lecimy, mamy 650 km, lądem mamy chyba 450? Coś takiego. Chyba 450 km do portu. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. No, jedziemy sobie w deszczu tą transkę. Zjedź z rondy. Mówię transka, bo mi się tak podoba. Nie chodzi o transkę w sensie, że kobietę z fletem, tylko chodzi o. O wie tam, o co chodzi. No jak nie wie, to musi to wiedzieć, o co chodzi. Nie będę tłumaczył tego. No bo mamy godzinę... Którą mamy? 12.22. A ten film wartuje o... 13.30 chyba. Tak więc dosłownie przed odcinkiem go nagrywam, bo muszę iść się jeszcze osinę pójdę ogarnąć sobie i może ją wieczorem nagram. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Nie wiem, lecimy pełen but, żeby szybko dojechać tą trasę, czy... Czy lecimy według znaków? A, polecimy sobie pełen but, tak jak ja bym sobie zwykle jechał. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. W sumie kto ogląda Liwy, to wie jak ja jeżdżę. Tutaj zupełnie w ogóle inne warunki trasy są teraz, bo jest deszcz. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. I w ogóle inaczej się skręca, ty. A przez tego, przez tyle nie wyłączam, bo cię raczej po co. No i idealnie. A tu już chyba nie pada, czy pada? Prędkości. A nie, tu już nie pada. Tylko w sumie... Nie wiem, pod jakim klawiszem to mam. Chyba pod tym miałem zwolnianie. No. I gitara. Jeszcze raz. No i lecimy sobie te 112. Powinniśmy teoretycznie 80 lecieć. Ale polecimy sobie 112, żeby szybko kurę zrobić. I krótki odcinek. Ale będę się w miarę starał trzymać pasów. Będę się trzymać starał pasów, bo jak ja sam jeżdżę, to sobie jeżdżę po całej ulicy dosłownie. Może jakiś flet jedzie, no to nawet go by przejechał pasem awaryjnym czasami. Ale to... No. Lecimy sobie. I śpimy. Trwa zapisywanie kursu. No i grzejemy węgorza. Trzeba kierunkowskaz rzucić, że trzeba, żeby uprzedzamy. Tak, tak, ładnie. O, przykład 7000, kierowca Maxim B. No i elegancko, jeszcze 7000 zarobiłem od kierowcy Maxima B. Także bardzo ładnie, podoba mi się to. Ja sobie kasę teraz zbieram na nowego Manika, tego najmocniejszego, 640 koni, żeby pracownikom dać. Bo muszę sprawdzić jedną rzecz, czy jak mają większy ten, czy jak mają większą moc silnika, więcej biegu, czy oni po prostu szybciej pracują wtedy. Czy to nie ma różnicy. Jakaś tam różnica powinna być, nie? Że lekko szybciej powinien dojeżdżać.
takie trasy. Bo jeśli to nie będzie miało różnicy, no to wolę te manny za 100 tysięcy kupować. To wolę te manny za 100 tysięcy kupować i ładować w nie. Bo tani koszt. Tani koszt, a. A ten. A dużo można co robić. Także najlepszy kierowca to daje mi po 20. Standardowo tak 16 tysięcy dostaje od Williama H. Ten co ma największy poziom u mnie. Czy dostaje 100? Nie 100, tylko. To dostaje tam chyba. Zależy od kursu, bo dostaje tak od 15 do 25 tysięcy. O 7500 kierowca Stefan Nidzi. Stefan G. No tak, że elegancko. Kierowca Stefan G osiągnął nowy poziom. No i elegancko. Także raz, dwa ten kursik będzie zrobiony. I taki kursik dla Boże Ciało na szybko. A w sobotę już widzimy się na Osinie. Na odcinku z Osiny, a potem trzeba będzie ogarnąć Felsabruna. Felsabruna trzeba będzie też ogarnąć, żeby nagrać coś. O jest, ale bym przyzwonił. Poczułem, jak mi klawisz wyskoczył. No to grzejemy te 115, mamy jeszcze 470 km, ale mamy 200 chyba 60 promem. Czyli mamy jakieś 200 km jeszcze do celu. No także przez ten odcinek zarobiłem już 15 tysięcy przez ten odcinek zarobiłem. Tak akurat się złożyło. Że 15 tysięcy przez ten odcinek zarobiłem już na pracownikach. Że fajnie. Właśnie tam gdzie ja to nie wiem, czy w tym mieście już nie byłem kiedyś. Ale trudno. Wziąłem sobie jakąś krótką traskę, żeby pod odcinek było tak. Nie będę brał 200 km jak Michael, bo to się nie opłaca. Michael zawsze brał 200 km na odcinku, żeby szybko dojechać i wtedy dojeżdżaliśmy w 7 minut tę trasę. No i tak to było zawsze. I mamy 6 minut, a my jeszcze mamy 400 kilosów. Teoretycznie 400. Bo praktycznie jest dużo mniej. Stopera nawet nie... Stopera nawet nie włączałem. Bo nie chciałem się. Ale mamy 7 minut około. Bo 12.22 było, jak zaczynałem. Czy tam 21 praktycznie. Powiedzmy, że 22, no to mamy 7 minut. A my mamy jeszcze 140 kilosów. No to 7, no to akurat będzie to 18 minut, jak zawsze. No właśnie, jakąś na MJK trzeba coś nagrać. Kurde. Albo nie nagrywam. Michael nie nagrywa, to ja też nie nagrywam, po co? Nie chce mi się. No, odcinki zostawiamy co 2 dni do nowego farminga. Jak będzie nowy farming, to będziemy prawdopodobnie codziennie wrzucać. Wtedy Michael na pewno będzie grał farminga. Michael to w ogóle w żadną grę teraz nie gra. Bo nie chce mu się. Ale jak wyjdzie na farming, to na pewno będzie grał. Ja odgórnie jak nowy farming wchodzi w dniu premiery, od razu nagrywam odcinek i wrzucam go.
to myślę, że wtedy może być duże zainteresowanie moim kanałem w czasie, jak będzie 22 farming. Myślę, że to może być duże zainteresowanie w tym momencie, na początku. No, później zobaczymy, jak to wyjdzie. Później zobaczymy. Na pewno będę chciał dużo streamować wojenskie dwójki. No i testować te sezony, te wszystkie nowości, co tam są. Także ciekawe, ciekawe. Dobra, lecimy. Mamy 12.31, czyli mamy 10 minut. Trzymaj się prawej strony. No tam przepłyniemy, no to powinno być 15 minut, także 15 minut to już może być taki odcinek. To przydałoby się dzwonić, także kasa nie dodaje podkrótkę. A pewnie zupełnie inaczej by to wyglądało. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Nie, no tutaj aż tak ostro nie było, ale przyhamowałem sobie troszeczkę. Jakby lekko tam przedłużyć odcinek sobie. Zwolnij, jedziesz powyżej. Po czemu by nie? Nie wiem, czy widzieliście, jak zaczynałem odcinek. Pisało, że będę o 22.30 na miejscu. A teraz pokazuję 20.35. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. To już niby 2 godziny trasy narobiłem. Au. A to jeszcze 20 km chyba zostało. Paliwa mam 1000 km, także nie tankuję jeszcze. A na tym odcinku narobiłem 76 901 km przejechane. 77 tysięcy km mam na nim przejechane. Także elegancko. To pukasz. Poszła? No. Aha, dobra, nic. Au, to jest flash. Aha. Co masz problem? No. Co tam dalej chore? Nie. Leczy mnie. Leżeś, leży. Ja? No. To nic, zobacz. Trzymaj się prawej strony. No. Co mówię? Nie wiem. Rameczki tu są. Moje ukochane. Ja nie mogę. Ja w sumie głupotę zrobię. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. A nie. W sumie i tak musiałem tu zjechać, to nieważne. Bo bym tam nie przejechał, jakby prosto pojechał. No. Baranie! Mała, ale tutaj... No. Jeszcze barierkę walną przez siebie. Moja łapa jest zbyt potężna w lekcji. Ty, kurze, jaki boli. No boli. I spać, bo marujesz. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Trzymaj się prawej. Teraz trzeba w prawo cofnąć na prom. Głupku. Mam musiał iść do mucz. No. Co ty mnie tu? Skręć w prawo. Krzęca, tylko tak nie ma. Już 40 minut. A to czekają. Nie, już się nie stałem. Jak?
blokiem przejdzie, czekaj. Jedź prosto. No to jadę prosto, jak każę prosto, ja się jadę prosto. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź. No i elegancko. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. I teraz wjeżdżamy na prom. A minut mamy. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Całe. Zwolnij, jedziesz ale powyżej dozwolonej prędkości. Nieważne, znajdę nową trasę. O, tylko gdzie? Tu chyba miałem przepłynąć na bar. Na pewno? Czekaj, gdzie ja miałem płynąć? Zapomniałem. Na bar. To dobrze mówię. Przeliczam trasę. Dobrze, szybko wczytuj mi ten. A nie, jednak nie byłem w barze tutaj. Myślałem, że byłem w tym mieście, ale jednak nie byłem. Jest na 17. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. No tak więc elegancko. Skręć. Długi światło nie zapalą, bo jestem w mieście. A w mieście są lampy, to po co zapalać długie? Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. No dobrze, przygotowuję się do tego skrętu w prawo bardzo mocno. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. A to jeszcze raz w prawo. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Skręć w prawo. No okej. Okay. Zmieściłem się, zmieściłem. Teraz no to szybko cofnąć i... Kończymy tą zabawę. Bierzemy rozliczenie i spierdzielamy stąd. Z tego odcinka ja idę sobie obcinę ogarnąć i jeszcze nagrać. Znaczy obcinę mam prawie ogarnięty, tylko pozostało mi jedno pole do zasiania. No i doskonale, 437 km. 11 tysięcy zarobionych. Brakuje mi tylko 1000 doświadczenia. No prawie 1000. Tam 1500 chyba. Dobra. Tak więc dziękuję za te 19 minut spędzone ze mną. I widzimy się w sobotę na odcinku z Osiny. Także więc... Na ura.